No siema dziubeczki. Yo, yo. My stale żeś to wykombinował. Co za nominacja. Siema Michael. Siemanko Kecaj, dobrze, że dzwonisz, ziom. Tego żeście się nie spodziewali. Nie. Koligacja GK. Znów 2020. Taki czeleć. Kuriozalne informacje i te wyświechtane hasła. Zostaw, kiedy na bit wjeżdża koligacja. Gdy cały świat ma się zaraz rzucić w pogo. Nawet ta szesnastka skłoni, abyś ruszał głową. Ruszaj głową po swojemu, nie potakuj. Znowu koligacja GK mknie po traku. Chociaż wnioski mamy gorzkie, lekko w smaku. Dobrze mieć swoje zdanie, to jest kolebką rapu. Czysta zajawka, a nie handel czy barter. Ale tym bardziej gram epivalarte. Skutecznie, choć skromnie, jak N'Golo Kante. Pamiętasz nas, czy jesteś ignorantem. Kimkolwiek jesteś, zważ komu się kłaniasz. Gdy globalna wioska znaczy lokalna tyrania. Gryzę tematy niczym werbalna pirania. To przez realia wpadamy w szał nawijania. Olać banał, rewelacje z pierwszej ręki. To urwane chwile budowały fundamenty. Dzisiaj moglibyśmy budzić sentymenty, ale dajemy wersy, co frajerom pójdą w pięty. Beat Edek Magierski, rap level majstersztyk. Mamy jeden plan na życie, forever emsing. Im bardziej jestem sławny, tym bardziej niebezpieczny. 200% treści prosto spod powierzchni. Dziś daleko od tych tłumów, które gubią własny rozum. Muzyka spod spodu, rap pełen brudu znowu. Miało być Hot 16, a jest kubel pełen lodu. Samotny w tłumie, a nie głos tego narodu. Narodowych mediów nie polecam. Podobnie jak większości głupot w internetach. Słuchasz gorących szesnastek prosto z pieca. Na zawsze koligacja GK, Michael i Kecaj. Yo. No i nie wiem, czy warto kogoś jeszcze nominować. Po ha. Prostu słuchajcie dobrego rapu. Okej. Bądźcie z nami. A ja mam swoją nominację. I są to nasi ojcowie chrzestni. Zespół Poema Faktu. Jala. Salut.